Co, to już się nagrywa nie vlog? Co? Się nagrywa nie vlog? O kurwa. Już można. Linę. O to. O co? Co jest? Ale tak mi nie rób. Czemu? No bo to nie miło. Walić się do tyłu i wtedy zgarnij je do przodu. Kurza mnie to trochę właśnie, nie wiem czy nie było. Ale nie patrzyłem, bo skupiłem się na wiwa. No jakbyś tak kopał do tego korka, to byłoby zajebiście. Teraz będzie dzisiaj. O! Teraz było fajnie. Ręce fajnie ci poszły do przodu, ale z tyłu nie. A ty, kurczę, no też się skupiłem na wszystkich elementach teraz, nie? Ale wiesz, piachu, nie? Owszem! Owszem, jest bardzo późno. Jak wrażenia? Spoko. Mówię, no kurwa, tylko szkoda, że tyle prób jest potrzebne. No. Ale dupa. Spadł. Co? Spadł. Zawiałeś tego sobie. Ja jadę. To jedź. Się złożyło chyba. Czy nie? Rozłożyło się. Okej. O, spadło. Ja pierdolę.
slajdy. Ja! To ja mam na myśli, że dobrze. Ja cię! Kręcę. Ej, fajnie ty, a fajnie wy to robicie. A ile trzeba tak lat, dni, miesięcy robić, żeby tak się nauczyć? A ile trzeba dni, lat i miesięcy, żeby nauczyć się pisać? No nie. Też nie znam odpowiedzi. Nie, w sensie wiesz, to jest kwestia tego, żeby ćwiczyć. Fajnie nie ćwiczyć od razu tutaj, tylko sobie pójść na jakieś zajęcia czy na trening, żeby ktoś cię podszkolił nauczyć. A tak naprawdę ile to zajmie, zależy od ciebie. Wy tak przestań. Nagrywam wywiad. Każdy nagrywa, ja zachęcam. Wywiad poszedł pomyślnie. Ale pięknie, ja też bym tak chciał. No tylko nie spojrzałeś tam. Pytanie jakbyśmy na tym. Nie robię tak. Byśmy na kompromisie, nie? Tam gdzie jest ten kwadrat, powiedz, zagnieździli się my na lec. Dosłownie, zagnieździli jest odpowiednie słowo. Zdrowie tam czekają. I podchodzi ostatnio na treningu do mnie najpierw. Jeden z Meneli i wyciągał moją stronę jabłko. No nie, nie tu. To poszedł do Kuby. Potem do Przemka. Chyba każdemu wręczy to jabłka. Spoko. Miło z jego strony, że ona skończy. Underboard taki śmieszny. A wiesz ty tak podbiegnij do tego trochę, co? Podbiegnij do tego. Po co ja się to pokazuję coś nagrane? Ja się tam wywalam teatralnie. Przechyla się. No przechyla się będzie, nie? A, teraz jest dobrze. Trzeba je troszkę rozszerzyć bardziej. O. Lepiej, ale dalej nie masz takiego skoń z tej nagrody. Co to było? Ale w chuj pechowo, bo byłem akurat w Krakowie. Tam taki spontaniczny się jak The Jamix zrobił. Dużo osób się z Polski zjechało. 30 była. I poleciałem do rola. Okay. A dzień później się rozchorowałem. I teraz dopiero wracam do tego. Ten sport jest zdecydowanie na sortyki. To mocno pokaż, nie?
Dwa slapy? I tam, no nie wiem, z dwa się uda, z trzy kulapami zwykłymi. Spoko. Ale podpalę. No, człowiek. Nie? To jakby czas leciał, no. O! Jebać, naucz mnie skrać trekkingowe kule. W sensie, pokażę jak próbuję robić... Stachu, nie zasłaniaj. Okay? Ej, no ładnie. No daj, tylko że... A pokaż jak robisz tak po swojemu normalnie. Będę wiedział z czym pracuję. Okej, czyli ty w ogóle wychodzisz z ręką ma jakby z dwóch stron ciała, tak? Nie? Że o tak wchodzisz. No to do trukerski nie lepiej jest w ogóle stąd zarzucić. Wtedy łatwiej ci jest otworzyć od razu ciało w tą stronę. I technika jest taka, że chcesz się górą tak jakby rozdzielić górę i dół. Górą lecisz w bok, a biodra rzucasz za siebie. I starasz się w ogóle patrzeć jakby za siebie przy wyjściu. To jest najlepsza technika taka, nie zawsze się na tym skupiasz, ale idealnie to wyglądać, że wychodzisz. Ja mam trikot, nie? Aha. Ja go też jeszcze nie do końca mam wrażenie rozwinięłem. Najlepiej go Kosmo robi moim zdaniem na świecie z tym wszystko co widziałem. Ale ja go próbuję robić tak, że wychodzę tu, jakby ciałem tak i klatę staram się kierować do góry, a biodra do dilega. I coś takiego mi wychodzi, takiego... Ereto? No, to fajne. Wiesz, ja bardzo często nie wiem do końca jak te rzeczy powinny wyglądać, więc pytanie mnie też nie jest dobre, nie? A, nie, nigdy tego nie próbowałem. Ja ostatnio to się troszkę skończyć na polu nauczyłem, fajne. Przeskakuję sobie to, co? Były taki moment, że fajnie chodziły, robiłem... No. Ale to teraz dawaj dynamicznie, bo tutaj bez dynamiki ten ruch nie idzie. No to no. A, to, że takie FR-y. Trzeba po prostu nie bardzo na ręce z tego przyjść. No ale to po co bierasz to? No, ostatnio to po prostu bezpiecznie i z pasją. Tak, że... Wojtuś, przestań. Nie. To zależy na czym tak naprawdę zależy. No bo tak jak kolega mówi, jest tricking, który głównie polega na tych mocnych elementach saltowych. Gimnastyka / akrobatyka, to tak naprawdę całe to podłoże dookoła tego wszystkiego i to nie będą na pewno same salty, ale wszystkie te elementy dookoła. Dlatego ten postęp w samych saltach też będzie wolniejszy sobie. To wszystko zależy, co się chce osiągnąć. Ale to się tak rozumie z czasem. Ale za wcześnie zawsze schodzę w czerwisku. W sumie nigdy chyba chętnie nie robiłem za bardzo. O, fajny. Oh yeah, ale fajny. No, fajnie, przeskoknięcie masz to miejsce. Ja wiem, wiem. Ja już tak urozumiem. Myślałby jest spoko, nie? Co? Będzie ciężko. No jest tam piosenka. Bardzo jesteś. Nie. To jest spoko tą technikę tutaj da. Nie? Nie? Ja dosłownie też czuję ten moment, że chcę zacząć działać po drugą stronę, ale zwyczajnie nie mogę. Ja teraz pracuję, że da się. Bang! No, nie wiem. Fajnie teraz biegnie. Mamy dwie ręce. O! Wrażenie. Mi się podobają jego... To ja mam trochę tak z Gatrykiem, jak ty masz... No ja otwarty, no mi się to nie podoba, mnie to nie jara, nie? Ale co by nie mówić. Właśnie to widać w filmie Kosmo. Że ta kontrola nad ciałem jest
chuj dobra. No. Każdy jest to, gdy chodziłem na zajęcia, to zapytałeś mnie kiedyś. Tak, o czym był umiejętnościowo? Jest gorszy. Jest gorszy. Bo on na przykład teraz wiesz, już nie robi długich kombosów i tak dalej. No nic, on już tak naprawdę tego sportu właściwie nie ćwiczy, nie? No. Kontrolę nad własnym ciałem, nie? Chciałem do ziemi, bo chciałem być jak najszybciej do ziemi, więc rada jest prosta. Tego oglądasz. O, dokładnie. Ciągle jakby znam dużo nomenklatury, ale czasem... Ale czyścią. Piękny ruch. Naprawdę. Marzenie go zrobić. Właśnie a propos swingwinerów. Dobra, ty jesteś uciekać też. Będę tam długo siedział, ale spróbuję chociaż jedną dwójeczkę, bo nie było. Koniec kurwa. Koniec.